Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Stała równowagi chemicznej reakcji w temperaturze 850 stopni Celsjusza wynosi 1. Reakcję chemiczną prowadzoną w naczynie o objętości 2 dm sześcienne, a substraty zmieszano w stosunku molowym 1 do 5. Po pewnym czasie od zainicjowania reakcji chemicznej stwierdzono, że stężenie CO wynosi 4 mole na dm sześcienny. Oblicz liczbę moli każdej substancji w mieszaninie w stanie równowagi chemicznej w podanej temperaturze. Ok, mamy tutaj cztery związki. I mamy tutaj napisane, że substraty zmieszano w stosunku molowym 1 do 5. To oznacza, że tego było x, a tego było 5x. Skąd to wiem? Bo najpierw jest to podane, potem jest to. Więc do tego jest 1, do tego jest 5, bo tak to się właśnie zapisuje. Tu nie mamy nic. I mamy napisane, że stężenie wynosi 4 mole. To znaczy, że przereagowało nam tyle, więc tu jest minus 4. Tu jest minus 4. Czyli to jest dodatnie 4. Dodatnie 4. To, co było na początku, odjąć to, co przereagowało. To, co było na początku, odjąć to, co przereagowało. No i akurat tutaj przepisujemy. Zapisujemy sobie stałą chemiczną, stałą równowagi i mamy tak. Produkt. Substrat i ona nam tutaj wynosi 1. No to podstawiamy. Góra 4 razy 4, dół x minus 4, 5x minus 4 daje nam to 1. Czyli to będzie 16, x razy 5x, to jest 5x kwadrat, x razy 4 to będzie minus 4x, z tego mamy minus 20x, aż czwórek plus 16. 1, zróbmy to sobie w mnożeniu po skosie, czyli to przepisujemy. Redukujemy. No i teraz z drugiej strony wskakuje nam ta 16. Po obu stronach mamy 16. Więc możemy to sobie tutaj usunąć. Czyli zostaje nam 5x kwadrat minus 24. X równa się 0. Wystawmy sobie x-a przed nawias. No to mamy 5x na z tego 24. Jeżeli ten x będzie się równać 0, no to całe nam się to wyrówna, więc to jest odpowiedź do pierwszego x-a, a do drugiego musimy nawias przyrównać do 0. Możecie to oczywiście tutaj na tym etapie liczyć sobie deltą, że a wynosi 5, b minus 24, a c nie ma, czyli jest 0. Ale to zaś taki przykład na szybsze liczenie tych wyników x1 i x2, gdy nie ma tego wyrazu wolnego, czyli c. No i dzielimy na liczbę przy niewiadomej i x nam tu wychodzi 4,8. Ok. No to odrzucamy tutaj tego x-a, które wynosi 0, no bo tak nie może być. Musimy mieć jakąś wartość początkową, więc bierzemy te 4,8. Ok, no to będziemy to wyliczać. CO to jest x, czyli u nas 4,8 odjąć 4. To wychodzi nam 0,8 mola. Na decymetr sześcienny.
I jeszcze H2. Będziemy mieć 5 razy 4,8, odjąć 4. I to nam tutaj daje 20. My tutaj mamy policzyć liczbę moli każdej substancji w tej mieszaninie. To dla przypomnienia jest to N, stężenie molowe razy objętość. A my tą objętość mamy tu. No to będziemy teraz przeliczać to wszystko. Ilość moli CO2 to jest stężenie molowe, jakie nam tutaj wyszło, czyli 0,8 razy 2, czyli ta objętość. 1,6 mola. Ilość H2, no to to jest 20 razy 2, no to wyjdzie nam 40 moli. Potem mamy CO, no to stężenie odczytajemy stąd. To jest 4 razy 2, no to będzie 8 moli. No i oczywiście H2O jest tyle samo. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.